Siema, siema, robimy recenzję głośnika JBL GO 2. Bardzo fajny głośnik, robi basy jak normalnie, bardzo drogi. No, oczywiście nie mam pudełka, bo on jest starszy i tak. Tutaj mam rysę i nie kładźcie go obok jakichś kluczy, czegoś ostrego w torbie, bo właśnie to jest tylko sprayem tak zrobione o to. No ale ogólnie ta guma z tyłu, to nawet jak się porysuje mocno, to nic nie widać. Nic a nic. Tutaj mamy kontakt, oczywiście cały głośnik jest wodoodporny. Ciężko się to otwiera, ale to trzeba się przyzwyczaić. No i idziemy sprawdzić ten, co on jeszcze miał w środku. Pozdrowił pyszny obiadek. Kabelek. Bardzo piękny, z napisem JBL. Drugiej tak samo, odkładamy na miejsce i taka tubka o instrukcją w środku, jakieś srety tety, gwarancje, srancje, obiecywancje. Idziemy właśnie, patrzcie, oryginalne za 5 zł z targu. No idziemy, bardzo prestiżowo, już nagrywałem raz ten filmik, elo. Bla, 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 zmoczyliśmy, już mi się nie chce tego nagrywać, bo on drugi raz właśnie, mówiłem wam. No jak mówiłem, super wodoodporny, oczywiście wystarczy go wytrzeć, ale chyba, że jak wpadnie wam na 15-20 minut głośnik, to wtedy może się zepsuć, no ale jak tak na 5 minut, minutę, zachlapanie, to absolutnie wam się nic nie popsuje, basy będą takie same, mówię wam. No, bardzo prestiżowo i już jest suchutki. O, zimniutki. Bardzo zimniutki. No i kurde, i pan Paweł, no. Kurde, bardzo fajny głośnik. Oszukałem was tak naprawdę, bo nie sprawdzę jego głośności, bo mi siostra telefonu nie chce pożyczyć, a jestem za biedny na 2 telefony. Znaczy, mam, ale jakiś chujałej zepsuty. No fajnie. Ekstra i elo. Bardzo fajna recenzja. Nara.